Czy patronką Lubania będzie święta Maria Magdalena? Okaże się już niedługo. Trwa akcja zbierania podpisów pod petycją w tej sprawie. Bożena Adamczyk-Pogorzelec, była kustosz Muzeum Regionalnego, jest pomysłodawczynią patronatu świętej nad miastem. Roku Pańskiego 1501 lubański pisarz miejski Johann Koch udał się był do miasta Ofen na węgierski dwór króla Władysława Jagiellończyka. Miał tam załatwić bardzo ważną sprawę dla miasta Lubania. Czekał na posłuchanie i zapisał był w swoim dzienniku, jakbyśmy to dziś określili, takie oto słowa, że pokłada ufność w pomyślne załatwienie tej sprawy w Bogu Najwyższym, w Krzyżu Świętym i w świętej Marii Magdalenie, patronce i orędowniczce miasta naszego Lubania. Otóż, szanowne panie, szanowni panowie, tak bywało onegdaj i też tak dzieje się współcześnie, że ośrodki miejskie, niezależnie od tego, czy większe, czy mniejsze, poszukują jakiejś szczególnej tożsamości kulturowej i wartości z owych tożsamości wypływających. I do takich miast zalicza się również Lubań. Myślę, że Lubań już w swoim czasie odnalazł tą tożsamość, a my właściwie teraz tylko o tym przypominamy. Pięknie brzmi to pojęcie tożsamości w języku łacińskim. Jest to tak zwane genius loci, czyli taki szczególny duch miejsca, który w sensie ludzkim współbrzmi z materią i czyni, że dany ośrodek miejski, w sensie oczywiście tym pozytywnym, różni się pięknie od innych pozostałych. Takim genius loci Lubania jest zgromadzenie sióstr świętej Marii Magdaleny od Pokuty i patronka tegoż zakonu, najstarsza chrześcijańska święta Maria Magdalena. Możemy sobie, proszę państwa, zadać pytanie, czy jest ta święta tylko patronką tegoż zakonu. Wydaje mi się, że możemy sobie wszyscy odpowiedzieć na to pytanie, odnosząc się do zacytowanego tutaj fragmentu dziennika z 1501 roku. Ale jakie argumenty przemawiają za tym, żeby święta Maria Magdalena tą patronką pozostała i orędowała miastu Lubaniowi? Na pewno jest tu i pierwiastek historyczny, i pierwiastek duchowy, i pierwiastek wynikający z tradycji kultury ludowej ukorzenionej w chrześcijaństwie. Jeśli idzie o historię, otóż swoistym ewenementem jest to, że w 1320 roku przybyły tutaj zakon, nie jest tylko tylko jednym z konwentów, ale jest tu już jakby zapowiedź domu generalnego. Mianowicie w 1320 roku przybyły Magdalenki, bo tak ten zakon popularnie jest określany, właściwie współuczestniczą w dziejach miasta przez niemalże 700 lat. Już niedługo, bo w 2020 roku będziemy obchodzili jubileusz 700-lecia. I to, co już wspomniałam, swoistym fenomenem na skalę europejską, a może i światową, jest to, że właśnie tu mieści się dom generalny tego zgromadzenia, że wszelkie akta, dokumenty, rozporządzenia wydawane w Lubaniu muszą być respektowane przez członkinie tej formacji zakonnej na całym świecie. Jak wiadomo, Lubań odwołuje się w swej historii do dziejów tak zwanych polskich górnych Łużyc. I tu też swoista ciekawostka. Jest to jedyna formacja żeńska zakonna, która przetrwała na tak zwanych historycznych polskich górnych Łużycach. No i też taką wartością dodaną jest to, że jest to druga struktura prawno-instytucjonalna, patrząc na dzieje miasta, po tak zwanym samorządzie terytorialnym, bo możemy tutaj podać przykład, jakby zaczyn samorządu terytorialnego to przyjmuje się 1220, lokacja miasta. 100 lat później przybywają Magdalenki i trwają w dziejach miasta do dziś.
Pierwiastek duchowy to oczywiście ciekawy charyzmat, bo nie tylko modlitwą, kontemplacją czy umartwianiem Magdalenki wspierają osoby upadłe, które się potknęły w swoim życiu, szczególnie niewiasty, ale również wspierają, można powiedzieć, czynnie poprzez tworzone ogniska wychowawcze, gdzie jest bardzo dużo elementów edukacyjnych i w zależności od okoliczności tworzone były ochronki i są również i lazarety, no, w czasie na przykład konfliktów wojennych, czy też pomoc medyczna w formie oddziałów szpitalnych dla dzieci i dorosłych. A także właśnie to, co jest w tym wszystkim istotne, że te osoby, które potknęły się w życiu często i nie z własnej winy, po prostu mogą wyjść na tą drogę właściwą i ułożyć sobie życie wedle po prostu ogólnych społecznych norm. I aspekt wynikający z tradycji kultury ludowej. Otóż przede wszystkim Święta Maria Magdalena jest patronką tkaczy, a trudno nie powiedzieć, czy trudno zaprzeczyć, że Lubań i szeroko pojęte pogranicze śląsko-łużyckie nie było przez ponad 800 lat swoistym zagłębiem tkackim, że tkactwo nadawało sens ludzkiemu życiu, że dawało pracę, że dawało chleb. Również patronuje innym grupom zawodowym i społecznym, fryzjerom, kosmetologom, ogrodnikom, uczniom, studentom, więźniom, wytwórcom win, bednarzom, rękawicznikom, dzieciom, które mają trudności z chodzeniem, a więc osobom, które są niepełnosprawne, osobom, które mają problemy z oczami, a więc osoby niedowidzące. Wydaje mi się, że właśnie ośrodek miejski tak naprawdę bez tych grup zawodowych, społecznych nie mógłby też tak do końca bezkolizyjnie funkcjonować. Również, proszę Państwa, postać tej świętej inspirowała poprzez całe wieki artystów, malarzy, ludzi pióra, pisarzy, poetów, kompozytorów, osoby, które pisały i piszą sztuki teatralne, scenariusze filmowe. Również tak można, ocieplając jeszcze wizerunek tej świętej, no, są wypiekane przepyszne ciasteczka o nazwie Magdalenki. I tu jest też taka propozycja, że możemy wypiekać, też jakby tu ukazać tą sztukę cukierniczą, łużyckie Magdalenki, które będą coraz bardziej znane w Polsce i w Europie. Myślę również, że wzorem nieodległego miasta Zgorzelca, które wchodzi tak samo jak i Lubań do Związku Sześciu Miast Łużyckich, wspaniała impreza, która jest pod nazwą Jakuby, że my możemy tutaj właśnie organizować Magdaleny. I pięknie może się wtedy właśnie jakby łączyć, przenikać ten aspekt sakrum i profanum, czyli tego, co transcendentne, co duchowe i to, co jest po prostu w naszym zasięgu, czysto ludzkim. I wydaje mi się, proszę Państwa, że naprawdę wielką szansą dla Lubania jest właśnie ów magdaleński patronat. Akcja zbierania podpisów zakończy się już niebawem. Jeżeli tych na petycji będzie wystarczająco dużo, Święta Maria Magdalena uchwałą Rady Miejskiej stanie się patronką miasta.